Piątek, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Jak widzicie, przychodzę prawie, że no make-up. Jedyne co mam, to bardzo minimalną ilość, słuchajcie, podkładu. Podkładu tego oczywiście, ale tak jak mówię, bardzo znikomą ilość. Na rzęsach mam tylko tusz, nie mam pomalowanych oczu, mam lekko zarysowane tymże pisakiem z I Heart Revolution brwi. Jak widać zresztą, zaraz Wam zresztą pokażę, jak fajnie można, tylko ja sobie wczoraj jeszcze je trochę goliłam, słuchajcie, sama. I mam tutaj cieńsze, jak widać zresztą, ale tutaj możecie sobie dorysowywać. Ja oczywiście zaraz sobie powyjeżdżam za bardzo i sobie zrobię kuku. Ale jak widzicie, możecie sobie tutaj powyjeżdżać, jak sobie chcecie, dorysowywać włoski. I jedyne, co jeszcze używam właśnie po tym, to tylko szczoteczka do przeczesania, żeby to wszystko wyglądało równomiernie. Widzę, że w kamerze wygląda to na właśnie rudawe, a w rzeczywistości tego nie widać. I ja nie wiem, no kwestia światła, niestety. Także tak by wyglądały właśnie moje zarysowane lekko brwi. Ale nie o brwiach ma być dzisiaj filmik, a o ustach. Ostatnio Wam właśnie obiecałam podczas makijażu, że pokażę Wam taki mój patent. Wy często mi zadajecie pytanie: Aga, czy Ty znowu robiłaś usta, bo takie są fajne, uwydatnione i tak dalej. Mam nadzieję, że będzie to wszystko dobrze widać. Mam taką nadzieję. Przygotowałam sobie tutaj rzeczy, które będą nam do tego potrzebne, niezbędne. Więc Eveline, i to będzie w sumie takie optyczne zwiększenie ust przy pomocy kosmetyków, czyli Eveline, i to jest peeling, to jest moje nieodzowne duo ulubione, do którego będę wracać i którego nie zdradzę, czyli Eveline, i jest to hialuronowy wypełniacz ust oraz peeling cukrowy. Dalej, co używam? Konturówka. Konturówka, wiadomo, że fajnie zarysowuje tutaj nam kontur. Jak sama nazwa produktu wskazuje, ja tutaj mam dwa kolorki. Jeden jest takim bardzo zbliżonym do moich, ten jest nieco ciemniejszy. Produkt jakiś do ust, to już w zależności co kto woli. Czy to będzie błyszczyk, czy to będzie pomadka matowa, to już zależy od Was. Ja wzięłam sobie tutaj po prostu olejek do ust, bo tylko chcę Wam pokazać, jak to mniej więcej robię. Oraz rozświetlacz. Ja rozświetlacz używam zawsze na łuku Pidyna. To też dodaje jakby lekkiej takiej mini objętości. Filmik ten będzie krótki. Co, jeżeli jesteście ciekawe, jak ja sobie optycznie powiększam usta przy pomocy właśnie kosmetyków, to zostańcie ze mną. Zapraszam do oglądania. Więc na takie suche, to znaczy ja zawsze wieczorem, w ogóle ja generalnie każdego dnia balsam używam do ust. Używałam dzisiaj nawet rano, ale teraz wiązałam wszystko tak, żeby Wam pokazać od A do Z. Także, jak widzicie, zużycie jest już naprawdę ogromne. Aplikujemy nasz peeling. Peeling możecie użyć, jaki sobie życzycie. Może to być cukrowy, może być o jakimkolwiek smaku, jaki tylko lubicie. Peelingów macie naprawdę sporą gamę, jak i zarówno formułę, formę. No i tak sobie peelingujemy chwilkę, skrabujemy, złuszczamy. Ok, może wystarczy. Ten filmik nie będzie długi, to zaznaczam, bo tak jak mówię, on jest tylko przeznaczony ustom. Nadmiar peelingu to albo na przykład skrabu możecie usunąć suchą chusteczką, dłońmi, jak kto woli. Ja często zjadam też te produkty, bo są smaczne. I w momencie, kiedy już mamy usta czyste, wypeelingowane, jak zresztą widać, są tak jakby leciutko podrażnione, tak bym mogła to nazwać, wtedy aplikuję właśnie ten hialuronowy wypełniacz z Eveline'a i aplikujemy. Ja już się przyzwyczaiłam, ale na samym początku możecie, to wszystko zależy chyba od kwestii indywidualnych, możecie odczuwać taki mini dyskomfort w postaci pieczenia. Ja to już wręcz lubię. Ja nawet dokładam sobie produkt, jak czuję, że tego nie czuję. Wiecie, o co chodzi? Jeśli nie czuję pieczenia, to mam wrażenie, że położyłam za mało. Okej. Okay. Jeszcze ciupineczkę. No i jest tutaj napisane, że 5 minut. 100% skuteczności kwasu hialuronowego. Lip filler.
Tak wyglądają usta po zaaplikowaniu tego produktu. Ja Wam jeszcze raz tutaj przeczytam. Po wykonaniu peelingu zaaplikuj na usta niewielką ilość wypełniacza. To już zależy naprawdę od indywidualnych Waszych potrzeb. Wykonaj masaż. Efekt powiększenia ust widoczny będzie już po 5 minutach. Regularne stosowanie zapewnia wyraźne powiększenie i poprawę konturu ust. Że teraz powinnam odczekać do 5 minut, więc myślę, że jednak zrobimy sobie cięcie i po 5 minutach do Was wracam. No i ja wracam do Was, słuchajcie, minęły 4 minuty, także w międzyczasie jak będę dokładać sobie produkty, to też będziecie obserwować. Tak wyglądają usta z tą różnicą, czyli jak widzicie, widać to z daleka, tak na gołym okiem, że ten zarys ust, on jest taki, widzicie, taki zaczerwienienie jest i tak wygląda, jakbym właśnie lekko spuchła, coś takiego, jakbym wyszła właśnie po ostrzykiwaniu kwasem. No, także tak wygląda teraz ten efekt. Teraz co robię? Biorę konturówkę, patrzę do lusterka i zawsze konturówką robię poniżej, jak widzicie, mojej tutaj linii ust. Najzwyczajniej tylko przejeżdżam i lekko wypełniam. Czyli przyciemniam całe usta. Tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o dolną wargę i zobaczcie, jaka teraz jest różnica. Tu mamy tak dość uwypuklone. Teraz widzicie tuż po. Trochę przenoszę na górną i jadę górną wargę. Jadę tuż minimalnie nad linią, nad moim konturem. I wypełniam. Teraz, jak możecie zobaczyć, zrobiłam tylko jedną połowę. Ta jest niezrobiona. Widać różnicę? No ja myślę, że widać drastycznie. I teraz dorobię drugą połowę. I wypełniam. Te kredki są o tyle, te konturówki są o tyle super, że są mięciutkie. Te właśnie z serii, co były z pomadką matową z Eveline. Już mam usta wypełnione. Tak one wyglądają. No ja myślę, że to widać bardzo, bardzo. I teraz co robię? Wypełniam sobie albo jakimś kolorem. Nie wiem, tak się zastanawiam, czy zrobić to tym olejkiem. Pokażę Wam olejkiem. Wypełniacie generalnie, czym sobie życzycie. Ja uwielbiam błyszczyki i uwielbiam olejki, więc dlatego wybrałam olejek. I voilà! I zobaczcie teraz, jak, nawet z daleka, jak pełne są te usta. Jak soczyste i wyglądają zdecydowanie, jakbym wyszła po prostu z powiększania ust. Myślę, że to już byłby maksymalny, słuchajcie, mój końcowy efekt, jakbym jeszcze chciała uzyskać właśnie u siebie. No i właśnie kolejna, ostatnia rzecz, jaką robię, to jest to rozświetlenie. Użyję do tego pudru, rozświetlacza z Primarka. Pierwszy lepszy, taki. I lekko, jak widzicie, na łuk kupidyna, bardzo niewielką ilość rozświetlacza. I to fajnie uwypukla, tak podnosi, powiększa jeszcze zarys ust. Zobaczcie, no z daleka powiem Wam, że wyglądam nawet troszeczkę jak... trochę klaun, bo takie duże wyszły te usta. Także pokazuję jeszcze raz Wam z bliska. Tak wyglądają z bliska.
Także myślę, że ten efekt i ten sposób jest naprawdę, naprawdę tani i super. No, także dajcie mi znać, jak Wam się podobał ten filmik. Czy mój sposób się u Was sprawdza? Spróbujcie, bo naprawdę to nie jest drogie. Jedyne, co potrzebujecie, to właśnie przede wszystkim ten zestaw, ponieważ to on właśnie robi tutaj całą robotę. Nie pamiętam już, ale koszt do 20 chyba złotych, tak mi się wydaje. Konturówka, również Eveline, także możecie, nie musicie, możecie jakąkolwiek inną, najtańszą. No i potem już produkt, tylko jakiś Wasz ulubiony do ust, jaki sobie życzycie. Jeżeli chcecie, to mogą być matowe usta. Ja lubię błyszczyki. Także jeżeli macie ochotę się też pobawić ze mną, to możemy sobie zrobić jakiś taki hashtag z ustami, bo jak wiecie, to u mnie po prostu no, jest to na topie, więc w sumie to ja chyba od zawsze słynę z balsamów, z błyszczyków, także nie wiem, wymyślcie jakiś fajny hashtag, dajcie propozycję w filmiku tutaj w komentarzach pod tym filmem i byśmy mogły sobie fajnie zrobić jakiś hashtag z ustami. Rzucajcie jakieś pomysły, hashtaga i sobie porobimy na przykład właśnie na Instagramie, byłoby mi przemiło. Także dajcie znać, jak Wam się podobało, czy zastosujecie, a jak zastosujecie, to koniecznie czekam na Wasze albo zdjęcia, albo właśnie hashtag. Będzie mi przemiło. Trzymajcie się, buziaki, do usłyszenia, bajo!